Mieszkając w Hiszpanii, często musiałam tłumaczyć moim przyjaciołom hiszpańskim, na czym polega całe misterium polskiej Wigilii. Tłumaczyłam im, że nasza kultura jest ciągle ruchoma, że przenikają się tu kultura słowiańska z chrześcijańską. Chrześcijanie mówią, że to jest 12 dań rybnych, czy 12 dań na stole wigilijnym, bo jest 12 apostołów. A Słowianie z kolei mówią, że to jest od daty Wigilii do daty Trzech Króli, czyli 12 dni, czym czasami się też kłócą, bo twierdzą, że 12 nie jest szczęśliwa, bo jest liczbą parzystą. Musiałam zaszczepić moich hiszpańskich przyjaciół, mojego męża, na to wyjątkowo uroczyste świętowanie i powiem wam, że efekt był niebywały. Uznali to za najbardziej świąteczną kolację, jaką w życiu jedli. I dziś wam pokażę jedną z tych 12 potraw, czyli uszka z grzybami. A teraz zabieram się za robienie uszek. Misterna praca, najbardziej biżuteryjna, jeśli chodzi o Wigilię. Trzeba mieć zręczne palce, dużo cierpliwości i wszystkie panie umierają przed tym momentem. Są dwa momenty stołu wigilijnego, gdzie naprawdę jest trudno. To jest przed ciastem drożdżowym, zdecydowanie, i właśnie przed uszkami. Czy się uda ciasto, czy one się nie podziurawią, czy je zamrozić, czy robić je na bieżąco tuż przed Wigilią. Moja rada jest taka, że można zrobić je w dzień wigilijny, bo będą wtedy najlepsze. Ale można zrobić je w przeddzień Wigilii, zamrozić surowe, broń Panie Boże, nie obgotowywać i włożyć je do gorącej, wrzącej wody tuż przed wydaniem barszczu. Wtedy też są bardzo dobre. W miarę robienia tychże malusieńkich pierożków będę wam opowiadać, jakie są ich sekrety. Moczymy grzyby i gotujemy. Dorodne prawdziwki pachną mi pod nosem także wow. To jest dla mnie symbolem świąt, tenże aromat, który roznosi się po całym domu. Zapach grzybów, kapusty i oczywiście ciasta drożdżowego, do którego też w pewnym momencie się zabierzemy. O! Wsypujemy grzyby, które muszą się ugotować do miękkości, najdorodniejsze okazy najbardziej pachnących krzywych prawdziwków, ale tych bardzo dojrzałych, których aromat jest fantastyczny. Tych grzybów trzeba trochę pozbierać przez cały rok, żeby mieć je na Wigilię. Żeby nie kupować, bo jednak koszt jest dosyć ważną częścią budżetu wigilijnego. Żeby uaktywnić smak prawdziwków, wkładamy kawałek cebuli. W tym wypadku całą cebulę, bo ta cebula jest nieduża. Ziele angielskie. Pieprz. To jest tłuczone ziele angielskie. I sól. Zakrywamy i w tym czasie robimy ciasto. A jeszcze trzeba usmażyć trochę cebulki, żeby wystygła i żeby była prawie że tak schłodzona, że masło jest twarde. Masło, nie margaryna, ani masło kalarowane w puszce albo pojemniku, prawdziwe masło. Może być masło klarowane, bo będzie miało wyższą temperaturę, ale to nie jest konieczne, bo tylko szklimy cebulę. Ale tego masła powinno być sporo, bo to nadaje całym uszkom najwięcej soku i smaku. Łączymy później cebulę z posiekanymi albo zmielonymi grzybami. To się powoli rozpuszcza. Tu mam posiekaną cebulę. Ja zawsze radzę używać tejże białej cebuli, bo jest najdelikatniejsza, najsmaczniejsza i nie wychodzi przed prawdziwki, tylko troszeczkę jest za nimi. Wzmacnia ich smak, ale nie jest bohaterem. Przez ten czas sobie możemy już szykować ciasto. Bierzemy tyle mąki, ile chcemy, ile
ile nam się podoba. Ja robię te uszka z pół kilograma mąki. Woda normalna, pokojowa. Żaden wrzątek, żadna oliwa, żaden olej i żadne jajka. Dlaczego? Bo to jest jedyny sposób, żeby uzyskać bardzo cienkie ciasto, takie jak na kołduny litewskie. To jest podstawa tego, żeby to ciasto było bardzo, bardzo elastyczne, żeby nie było jak gniot w ustach, żeby nie było twarde, żeby było bardzo, bardzo delikatne i idealne do uszek, żeby nie było, nie wychodziło też przed farszem, a ten farsz genialnie zamykał. Ja wiem, że gwarancją dla wielu gospodyń jest jajko, które tylko utwardza ciasto i sposób jego wyrabiania. Ja lubię tak i tak byłam nauczona od dziecka, a zaczęło się oczywiście od kołdunów. Masło pięknie pachnie, musi być bardzo świeże. Patrzcie na daty. A teraz się szkli cebulka. Dodaję masła. To jest sekretem uszek. Masełko, które jest przekaźnikiem tłuszcz smaku. Według wigilijnych zwyczajów w zasadzie powinien być olej, ale ja lubię naprawdę najlepsze na świecie uszka. To zostawiamy. Ile wody? Tyle, ile mąka zabierze. Dokładnie tak. Do środka, żeby wiadomo było, jaka jest konsystencja ciasta i żeby nie zagniatać na twardo tego, co w środku. Pamiętajcie, że jeżeli dodamy za dużo wody, łatwo jest dodać więcej mąki, ale jeżeli za mało, będzie bardzo ciężko później taką kulę rozbić wodą. Zapomniałam o soli. Spokojnie, bez nerwów. Zabieramy ciasto ciastem. Jedna ręka powinna być zawsze czysta. Dotąd, dokąd nie uformujemy kulki, bo wtedy po prostu nie mamy żadnego ruchu, żeby innymi rzeczami sterować w kuchni. Czy odebrać telefon. I wtedy jest dopiero, szczególnie jak się robi ciasto drożdżowe. Z miską nad głową, zębami odbieramy wszystko. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby sól, którą używamy do solenia ciasta, była cienka sól, a nie gruba, bo w uszkach może zrobić niezłą dziurę i wtedy cały farsz wypłynie do wody, kiedy będziemy je gotować. Nie, na temat ciasta musi być lekkie, przyjemne w dotyku. Jak zaczyna nam się lepić do rąk, to musimy oczyścić całą stolnicę z mąki i doczepić resztę ciasta i chwilę razem obiema rękoma szybciusieńko je. I czyścić ręką całą stolnicę i nożem, bo później na tej stolnicy będziemy wałkować uszka. Ciasto na uszka. O. Wbijamy tyle powietrza, ile się da. Tak czyśnimy ręce. Nie wkładając do wody ani pod kran. I teraz wiem, że to ciasto jest idealne, kiedy się nie klei mi do rąk. Jak się klei do rąk, to znaczy, że jest za dużo wody. A włożone pod gorącą w miską się jeszcze bardziej rozpłynie, bo sposobem na to, żeby je wałkować i żeby ono do nas tak szybko nie wracało, ewidentnie jest idealne wyrobienie ciasta i idealna proporcja wody do mąki. A teraz, żeby to ciasto się nie ciągnęło przy wałkowaniu, nie wracało do nas i żeby ciasto nie było tak sprężyste, tylko poddawało się naszemu wałkowaniu bez kłopotów, bierzemy miskę, którą nagraliśmy w piecu, może być. Może być szklana, a może być porcelanowa.
i dotąd, dokąd nie wystygnie miska, ciasto jest pod nią. Miska będzie zimna, wyciągamy ciasto i zaczynamy wałkować. I wałkujemy jak chcemy, bez specjalnego wysiłku. W czasie, kiedy ciasto odpoczywa i się wyluzowuje, odkładamy je na bok i zaczynamy robić farsz do uszek. Już miska nie jest aż tak gorąca, ale jeszcze dobrze ciepła. Odpoczywa. Czyścimy deskę. No, grzyby się ugotowały. Przecedamy je. Mamy przecedzone grzyby. Teraz te grzyby trzeba lekko studzić. Fajnie się chłodzą na blacie. I je będziemy siekać do uszek. A jeśli nie chcemy ich siekać, możemy je po prostu i zwyczajnie zmielić. To będzie najszybsze i bardzo praktyczne. Ja na początku je trochę posiekam, potem jeszcze je przemielę, jak będą za twarde albo nie takie, jak mi się podobają. Reszta, która tutaj jest, można dostać łyżkę jeszcze do farszu, żeby ten farsz był soczysty, albo do kapusty z grzybami, która nas czeka jeszcze do zrobienia. Kończę siekać grzyby. Jak widzicie, wychodzi to całkiem nieźle. Wygląda prawie jak pasztet. A teraz idę po cebulę do lodówki. Cebula bardzo mocno schłodzona, ze schłodzonym masłem. Jest to fantastyczna forma do tego, aby uzyskać bardzo soczyste uszka, bo to masło się nie wytrąca i nie rozpuszcza. Są bardzo zimne grzyby i bardzo zimna cebula z masłem. Nie wiadomo, czy jeszcze nie dołożę masła, żeby ten farsz był naprawdę pyszny i soczysty. Mielone grzyby przekładam do miski, jak widzicie. Pachną błędnie. No, święta. Święta są z nami. Już niedługo. Cebulkę. O, aż muszę ją jak smalec wyciągać z miski. Pieprz. Powinny być ostre. Sól. Szczypta cukru. Tak, o, dla przekory. Trochę bułki tartej, żeby były bardziej gładki ten farsz. Żeby był bardziej taki śliski, miły. Ziele angielskie, szczypta. Nie należy przesadzić, to mocne zioło. I wyrabiamy farsz, który powinien być zwarty, fajny. A ja jeszcze dla przekory dołożę odrobinę świeżego masła. Dosyć plastycznego, jak widzicie. Bo bardzo ładnie wchodzi w farsz, jak krem. Ja zauważam, że wszystkie farsze ludzi, takich jak Gruzini czy Rosjanie, są niesłychanie rzadkie, dlatego że mają bardzo dużo albo tłuszczu, albo rosołu. Czas na wstawienie farszu do lodówki. I zabieramy się za wałkowanie ciasta na uszka. O, czyścimy ten blat. Teraz czas na rozwałkowanie ciasta na uszka. O, jest ono miękkie jak aksamit. Wspaniałe, prawie że jak nasz policzek. Albo policzek dziecka. Jest cudownie elastyczne, miękkie i przyjazne. Jak szybko nie odbija, to znaczy, że jest idealnie elastyczne. I zdecydowanymi ruchami od siebie i od siebie, do siebie i od siebie. We wszystkie kierunki. I teraz tak, na przykład jeśli mamy bardzo duży kawałek ciasta i chcemy je przenieść na przykład na inną stolnicę, to robimy właśnie tak.
I to koniec wałkowania. Dobry nóż. I nie szklanką, bo zawsze zostaje ciasto i potem trzeba z tego ciasta znowu coś zrobić. Tylko nożem. Kwadraciki. O. Wyciągamy farsz z lodówki. Dobrze zimny. I małą łyżeczką bierzemy małe porcje, nie za duże, żeby nie popękały nam nasze kwadraty. Robię kulkę. Lekko spłaszczamy palcem. Brzegi zlepiamy, żeby już zamknąć całe uszko. Te są trochę większe niż normalne. Można je robić mniejsze. Spróbujemy zaraz zrobić mniejsze. I na palcu je zlepiamy. I pierwsze uszko jest. Ostatnie uszko zrobione. Tyle wystarczy dla moich gości. Na 4 osoby, nie więcej. Wkładamy do gorącej wody, przedtem osolonej. Gruba sól jest idealna. I czekamy, aż wypływają na wierzch. Wtedy będą gotowe. Przez ten czas wkładam pół misek lekko posmarowanym masłem do piekarnika, aby uszka nam się nie przylepiły i ładnie latały po półmisku i były do wzięcia i się nie zlepiały między sobą. No, prawie są gotowe. Półmisek też musi być gotowy. Dobrze ciepły, nie za gorący. I fajnie to masło robi, bo one się nie zlepią. Ciasto jest tak cieniutkie i przezroczyste, że widać farsz. Fajnie poruszać. No i mamy to nasze maleństwo. To jest jakiszczyzna. Naprawdę jest niesamowita robota. Zresztą wszystkie pierożki przychodzą ze wschodu do Polski. To nie nasz wymysł, tylko wręcz chiński pomysł na zamykanie farszu w cieście. Mamy naszą uszka. Czekamy teraz na to, jak nam wyszedł wczorajszy barszcz. Nasze uszka są już gotowe. Odstawiamy je tutaj i to teraz z naszym barszczem to na swoje miejsce, bo woda na nie jest potrzebna. Wczorajszy barszcz już jest tu. Teraz trzeba go przecedzić. Barszcz miał być idealny poprzez skórki z jabłka i włożoną pieczoną cebulę. Teraz to, czego nie będziemy jedli, szybko się tego pozbywamy, wrzucając to do kosza po prostu. I potem przelewamy barszcz do drugiego garka, już przez sito. I w zasadzie mamy to. Ostatnie skórki. I powoli przelewamy barszcz. Cebula. Może wezmę pokrywkę i będzie stręczniej. Mniejsza szansa na to, że się ubrudzę. Puff. A to ma się zagrzać, żeby było do czego uszka podać. Bardzo ostrożnie. Piękny kolor, jak widzicie, jest jak wino. Przepiękny zapach grzybów. No, wigilia tuż, tuż.
Akuracik. Wbrew pozorom, tą najtrudniejszą część Wigilii mamy za sobą. Uszka i barszcz. Podstawa każdej polskiej Wigilii. Podstawa każdego polskiego wigilijnego stołu, no chyba, że wybierzemy barszcz grzybowy z łazankami.